obecnie magazynowanie wodoru to jest temat, który pojawił się na agendzie dyskursu publicznego. A to dlatego, że w ogóle sama w sobie gospodarka wodorowa to jest coś nowego, o czym dyskutują politycy i biznes. Obecnie przygotowywana jest, czy nawet finalizowana strategia wodorowa Polski. Jest przygotowywane porozumienie sektorowe różnych uczestników rynku, jeśli chodzi o budowę gospodarki wodorowej w Polsce. I na pewno magazynowanie wodoru to może być bardzo ważny element całego łańcucha. Czyli od produkcji wodoru po jego konsumpcję w różnych sektorach, na przykład w transporcie czy w energetyce. I my jako Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo widzimy dla siebie miejsce, widzimy dla siebie taką przewagę konkurencyjną w obszarze magazynowania wodoru. Bo dużo się mówi chociażby o zielonym wodorze. Z Unii Europejskiej różnych programów przewidywane jest nawet 180 miliardów na wspieranie rozwoju zielonego wodoru, czyli wodoru pochodzącego choćby z farm wiatrowych. My chcemy mieć na przykład ofertę magazynowania wodoru wielkoskalowego dla inwestorów w morskie farmy wiatrowe, czyli chociażby na Pomorzu, w Kostakowie, niedaleko Gdyni, chcemy budować kawerny, w których będzie mógł być magazynowany wodór właśnie pochodzący z morskich farm wiatrowych. Dodatkowo, jako PGNiG, prowadzimy projekty związane z quasi magazynowaniem wodoru, mówię quasi, bo bardziej chodzi o dystrybucję wodoru w sieciach gazowniczych, czyli jak dużo wodoru można byłoby mieszać z gazem tradycyjnym w sieciach gazowniczych, a przypomnę, Polska Spółka Gazownictwa z naszej grupy kapitałowej posiada ponad 110 tysięcy kilometrów sieci gazowniczych w Polsce. Więc to na dzisiaj projekty badawcze, ale z czasem w gospodarce wodorowej z pewnością pojawią się już wdrożone rozwiązania z tego obszaru.